Można powiedzieć, że zaledwie kilka dni temu rozmawialiśmy z Tobą po jednym z meczów reprezentacji do lat 18. Dziś już w pełni pełnoletnia, w pełni seniorka. Grasz w reprezentacji właśnie seniorek. Odnalazłaś się już po tej drugiej stronie barykady? Tak, dziewczyny przyjęły mnie bardzo dobrze. Atmosfera też zadowala. Tak, bardzo dobrze się tutaj odnalazłam. Mimo, że wchodziłaś tam naprawdę do nowego dla siebie środowiska, to tej nowości chyba nie było, bo już miałaś okazję grać choćby w lidze EWHL z tymi zawodniczkami. Tak, tak, grałam z niektórymi dziewczynami. Przyszłam, to dołączyły też inne. No i poznajemy się i gramy. Na tym turnieju zaczęłyście ten turniej od spotkania z Dunkami. No i można powiedzieć znowu te Dunki, bo na turnieju do lat 18 nie udało się ich pokonać. No i tutaj. Porównywalne były te dwa mecze według Ciebie? Tak, były na pewno ciężkie, tempo strasznie szybkie. Brakło troszeczkę szczęścia, bo miałyśmy dużo sytuacji. No to szczęście i ta skuteczność. Jak odbierasz to powołanie do seniorek? To jest takie powołanie, czy w ogóle masz takie informacje, że możesz liczyć na występ na Mistrzostwach Świata, czy po prostu wchodzi dopiero do tej drużyny, uczysz się jej i zbierasz doświadczenie? Na razie weszłam. Z dziewczynami trzeba się na razie zgrać, dograć. Zobaczymy, co z Mistrzostwami Świata, bo wszystkie walczymy o skład. Także zobaczymy, jak to będzie i potrenujemy. W lidze EWHL gracie z drużynami z różnych państw. Jak poziom tej ligi w meczach, w których wystąpiłaś, porównałabyś do spotkań tutaj na tym turnieju? Czy to były cięższe mecze tutaj, czy może w lidze WHL? Nie, wydaje mi się, że są porównywalne mecze i dziewczyny. No, tempo jest bardzo szybkie, no ale dajemy radę. My też jesteśmy szybkie, także. Dla Ciebie to jest taki trochę maraton meczowy, bo tutaj już dwa mecze tego turnieju za Tobą. Jutro kolejny najprawdopodobniej, jeśli trener oczywiście będzie widział Cię w składzie. No i potem wracasz do polskiej ligi na play-offy. Więc w krótkim czasie sporo tych meczów będziesz miała na swoim koncie. Tak. Jak czujesz się fizycznie, jak podchodzisz do tego maratonu? No, po każdym meczu jest regeneracja, rolowanie. W hotelach jeszcze mamy pistolety, także regeneracja jest najważniejsza i mamy w takich odstępach czasowych meczy, że zdarzam się regenerować. Ten sezon jeszcze trwa, ale gdybyś mogła do tego momentu go w pewien sposób podsumować, to który jego fragment, które wydarzenie było takim najmilszym dla Ciebie? O, Mistrzostwo Świata, nasze łzy 18. Najmilsze i jakbym miała kończyć tak sezon, to bym z chęcią skończyła.